Która zużyta, czeka na utylizację. Motorek, olejek uzupełniony, wyczyszczony, po ciepłym silniku sprawdzony, uzupełniony. Stary olej zlany do starego pojemniczka i idzie do utylizacji. Teraz tylko czekam na pogodę i wchodzę na obroty. Zrobione. Ja cię kręcę. Już niech się kończy ta kwarantanna, bo już nie mam co do roboty w domu. Moja magiczna skrzynka produkująca prąd nie działa, a tak jestem ciekaw, jak to wygląda w momencie, kiedy pada deszcz, jak jest zachmurzenie duże. Nie mogę się doczekać, żeby to uruchomić. Co to jest to gumbao? Ktoś mi powie, do cholery? Co to jest to gumbao? Ja nic nie wiem. Jakieś jabłka może trafimy. A powiem ci, że ci się kolorystycznie zgrzała z szapką bardzo. Możesz rabować banki i ładnie przy tym wyglądać. Gumbao, gumbao. No tu jednego nie ma. I to dwójki. Dobry był bitnik. Widzisz, że mi się przesuwa? Sklepie to mi mów, żeby było ok. Co tam wysępilować? O kurwa. Zajebiste. Pyszno. Max się nazywam. Pyszno. Ale zajebisty. Strawberry cheesecake. Że ma takie ciasteczko w środku. Zajebisty. Pyszno. Zapałem tematu z tą kartą właściciela. Teraz Kasia się dopiero przyjrzała temu tematowi. I to się zostawia gdzie? W samochodzie. Wpisuje się, że jakby nas zabiło, rozumiem, tak? Tak. Jak walisz w drzewo. Tak. I już nic z ciebie nie będzie. No i zabierają cię do szpitala, nie macie 2 tygodnie, bo jesteś w szpitalu. No. No i twój jest dom zamknięty, a w tym domu na przykład jest pies. No i co? Przez 2 tygodnie to woda wyschnie w misce. No tak. No, teraz skumałem bazę. Robimy unboxing zaraz. Tylko, bo znalazłem dzisiaj coś w Lidlosie. Bo takie mają, widzę, te podróbeczki. Oprócz tego zajebistego strawberry cheesecake. Naprawdę jest super. To jeszcze takie coś. Bella Coffee. To działa z tym moim dziadowskim z ekspresem do kawy. Dolce Gusto. I widać, że zhakowali, ale to nie płacą jakoś tam tiemy. Normalnie są tutaj kapsułki takie, co normalnie w Dolce Gusto. Jutro wytestuję. Tylko tyle, że to nieco taniej, bo to 14,99 w Lidlu. A co to taka gruba rozkmina się szykuje, że to ogórki wyciągasz? Mhm. Jest podejrzenie, Kasandra tutaj zgłasza, że wysłane jest akwarium z rybami, nie wiem. Telefonkę odkładam. Postanowiłem, że zrobimy taki opening klasyczny, można powiedzieć, bo żeście zasypali mój paczkomat różnymi rzeczami. No i nie pozostaje nic innego, jak otworzyć. Mam nadzieję, że nic istotnego nie. Ale fajny papier. Papier toaletowy, widziałaś? No zarąbisty. No to już jest dobre. Gdzie taki papier sprzedają? Poka. Meine Runde Schwarze Brille. Będziesz se wycierać? Nie, niż zostaw. Ja co pokazać muszę do tego. Papier toaletowy, taki właśnie. Pierwszy raz w życiu widzę taki papier. Widziałem kiedyś z dolarami, z Putinem w Rosji był, czy na Ukrainie. Piękny kawał papieru toaletowego. Tylko nie próbuj tego wrzucać do obrotu. A cóż to jest? Pozdrawiam Piotr i Monika z MC. A co to jest MC? McDowell's. Co to? Tadam! 50 łatwych przepisów. Burgery, 50 łatwych przepisów. Pierwszy, czy jest burger ze schabowego? Jezu, ale to słuchajcie, tu nie jest także obrazki. Tu jest dużo, dużo do czytania. To nie wiem, czy tak łatwo będzie. To liczę na to, że coś zrealizujesz z tej książki. Mogę zrealizować 50 projektów. To jest... Coś tutaj jest z tym. 50 piątków burgerowych z szafą. O, może takie coś zrobimy. No to wiesz, jest jakieś wyzwanie. Jest ktoś zainteresowany burgerem? Z szafą, takim, żebyśmy sobie co jakiś czas robili, bo to patrzcie, takie arcyskomplikowane są produkcje. Ja jestem zainteresowana. Ty jesteś zainteresowana? Tak. Zresztą musimy dostawcę na mięso znaleźć jakiegoś dobrego. Hamburgery z ryb. No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Piotr
I Monika, super, jest pomysł, myślę, że będziemy jakąś realizację robić. To też zostawić trzeba w kuchni. Przejrzyj sobie. Patrz, zrobiłam papier. Wzięłaś sobie na pamiątkę? Tak, załatwiłam. Kolejna paczuszka, ciach, ciach prach. Trochę tutaj dostała strzała, jest lekko wgięta. Jest trochę tego, co? Super ta książeczka. Hand spray, 72% alkohol. Zobacz, jak pachnie. O! Dzisiaj Krzysiu pisał, że u niego w pracy wypili tego Orlena. Wyobrażasz to sobie? Po prostu alkohol. Czyli z jakimś dodatkiem. Nie, ale wiesz co, tam przyjemnie. Tam z tyłu coś pisze jeszcze. No przyjemnie pachnie. Bardzo dziękuję. Tak wiesz. A jest tu jakaś informacja, kto nam to przysłał? Patrz, jaki support na te trudne chwile. Jest na dole. Proszę bardzo. Znowu ktoś tutaj reklamkę. Cześć Kasia, cześć Szafa. W paczce macie kompletny ekwipunek koronawirusowy. Maseczki bawełniane w różnych stylizacjach do ubrania. Ojejku. O tym też trochę marzyłam. Trzeba rozdać potrzebującym w okolicy. Z takimi, wiesz... Pakiety filtrów do twoich masek też będą działać. A, to chyba to. Patrz, jaki śliczny. Filtry, takie majtkowe. Śliczne majtkowe. Patrz, i taka męska jest. Męska znaczy się czarna? Tak. El Mascara del Zorro. I niebieska będzie mi pasować do oczu. Niebieska do fotokolorów. Spraye do rąk, rękawiczki z nanosrebra. I... A, tu jest Silver Protect. A to jednorazówki takie ładne? Zobacz sobie. Nie, i maska do zadań specjalnych, 95% filtrowania. Nie, tak samo działa. Jak życie zmusi. Dobra, dla widzów jest polskie maseczki, kot, co? One tak samo działają jak maseczki, po prostu je odświeżasz później. Ta? Tak. Minus 15% na polskiemaseczki.pl. Słuchajcie, dobra, dziękuję za maseczki, za szpraje. Moi znajomi prosili mnie, żebym im wydrukował trochę jeszcze tych, ale skupiam się na tych szpitalnych rzeczach, tak więc może ich obdaruję czymś takim. Bardzo ładne rękawiczki. Dzięki bardzo! Wziąłem sobie nowy nożyk. Powiem szczerze, bo już miałem dość tamtego małego. Wstępił się. I jest założony nowe ostrze i boję się, że sobie zaraz podepnę gardło przez przypadek. A bardzo bym raczej tego nie chciał. Ciach. Kiedy robisz pierwszego burgera z książki? Przepisów? Może za tydzień, jak jakieś mięso dostaniemy. No ale to trzeba w masarni, nie w... No ale ja nie wiem, czy działa masarnia jako masarnia. Działa masarnia. No jak nie działa masarnia? Ja to od Bartka dostałem. I Justynki. Again. Taki sos. Bartek i Justynka to trochę nas rozpieszczają, tak, powiem ci. Za bardzo Bartek już. Bity, o kurde, Makita. Powiem szczerze, że szukałem różnych bitów i nawet badałem temat bitów do wiertarek. To akurat trafiłeś, bo się tym tematem roztegowałem. Co prawda wynalazłem informację, że najlepsze bity, jakie są, stosunek cena do jakości, są Milwaukee. Nie, jak się to czyta, Milwaukee pisze. Ale te no, Makita też pewno będą dobre. Bo u mnie taki bit to po prostu trzy śruby i jest dziękuję bardzo. Bartek, słuchaj, dziękuję ci serdecznie, ja pierniczę. Nie wiem, jak my się tutaj odwdzięczymy. Tu mam taką przeduszkę do wkręcania różnych rzeczy, czyli mogę tutaj na wkrętarkę sobie założyć, wiecie co, klucze normalne, te takie, które mam w zestawie. To też jest fajna sprawa. Chyba oglądałeś moją walkę, bo jest i na większy klucz, i na mniejszy klucz. Z udzianem. Moją walkę z Prusakiem, bo tam miałem kłopoty, żeby te klucze sobie nałożyć. Z pudzianem, pomyliłeś się. Z jakim pudzianem? Żartuję. I jeszcze to nie koniec jest. Kurde, jeszcze tego, taki sos. Z Heinza. To żeśmy kiedyś kupowali, ale nie wiem, gdzie to jest, bo ja go kiedyś przetargałem na stan. Nie wiem, na stanie. Jest jeszcze... Message, cześć! Coś do lodówki i coś do garażu. Czerwonego soszu jeszcze nie próbowałem, ale ten drugi jest naszym ulubionym. No czerwonego firecracker sos. Ja to kupowałem, ale nie wiem, czy on gdzieś nam zginął? No coś ty. Wydaje mi się, że takie coś kupowałem. Zjedzony po prostu, nie zginął. Nie, niemożliwe. A to jest algerienne. Zaraz spróbujemy z pierogami. Algerienne, to jest taki chyba hamburgerowy. Zobacz, tam jest jakiś kebab namalowany. Kebab. Szpaje do wkrętarki pozwalają na montaż standardowych nasadek. Ta najmniejsza jest 2 w 1. Możesz nasadkę albo bita. Dorzucam jeszcze 2 bity PH2 od Makity. Niech służą. Jak dalej będzie
kwarantanna, to wyślę Kassandrze farbę. Dziękuję, Bartek. Bałki zamiast Haribo. Już żeśmy rozmawiali na ten temat. Bartek, Justynka, bardzo dziękujemy. Fantastyczna rzecz. Z bitami to zajebiście, bardzo mocno trafiłeś. Bo szykowałem się do tych Milwaukee, powiem szczerze, do nabycia. Nie wykluczam, że jeszcze się one u mnie pojawią. Bartek, Justynka, muchas gracias. Rura, ta rura. Czytaj, a ja podziwiam. Witam pana gubernatora. Uśmieszek. Widziałem, że już fajne dzieła sztuki dostaliście, to i ja coś zrobiłem. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Rozmiar kartki 21 na 27 mm. Jakbyście chcieli oprawić. Sorki, że tak po wiejsku wysłana, ale ramek nie mam i nigdy nie wysłałem. Pozdrowienia dla ciebie, Kassandry, rodzicielki cytryny i dużo zdrówka. PS. Mi nie zależy na jakiejś promocji Instagrama, Facebooka czy czegokolwiek. To rysowanie z takiej racji, że oglądam, a lubię portrety rysować, to chociaż zamiast smakołyków takie coś. Pozdrawiam, Mariusz. Kassandra, to jesteś ty. Pięknie, ja już widziałam, bo dostałam. No, ja też widziałem zdjęcie na Instagramie. Mariusz, tak, pięknie. Słuchaj, bardzo dziękujemy. A tutaj jest to chyba jak byliśmy nad Morzem Polskim. Pamiętasz, kiedyś taki objazd był? Tak. A, tak, no. Ojej. Ale jestem zajebiście przystojny na tym rysunku, musisz przyznać. Tak, ja sobie może wezmę te rysunki. Co znaczy wezmę? Tak, ty sobie weź... Ale pięknie uchwyciłeś moje krzaczaste brwi. Ty sobie weź mój i oprawisz sobie, będzie tak leżeć sobie na twoim biurku, a ja sobie wezmę twój, będzie no, 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 no. Krzał, bo ramki do tego. No ramki, no przecież człowiek... Kto nam to przysłał? Jak... Mariusz. Mariusz, słuchaj. Mario, dziękujemy. Mario, dziękujemy. Zajebiste. Zajebiste to się... Zobacz, jak pięknie brwi ci namalował. No właśnie mówię. I ten lekki zarost, taki wiesz. Ale Don Johnson w latach młodości, nie? Wszystkie nie? Szczegóły. A ja bym chciała mieć taki kolor włosów, niestety. Jaki, ołówkowy? Tak, taki szary. Ale jak się rysuje białe włosy ołówkiem? Weź na mi powiedz, bo to jest w ogóle no, dla mnie zagadka. Musisz rozmawiać z Mariuszem. Ja ostatnio patrzyłem na ceny takich kredek do malowania, takich jak maluje Magda. Tak. Wiesz, że takie kredki potrafią 700 zł kosztować? Tak, bo ona ma za 1000. Kupiła w promocji za 500, a tak naprawdę kosztowały 1000. Kredki za 1000 zł. Nie, bo jak... No markery.pl, wiecie, że tam się u mnie przelewają przez reklamę, która mi do mojej Tesli dorzuca kilka złotych i tam tą stronę ich wałkowałem ostatnio, co tam mają fajnego i patrzyłem na te kredki. Tak więc trochę spadłem z fotela, jak zobaczyłem, że komplet kredek kosztuje 700 zł. Marcin, no. A dałoby radę, z bobu to ci daruję. Dlaczego? Z bobu bym chciał burgera. Ale nie teraz, bo teraz nie sezon. Ale dałoby radę w piątek na takiego. A pokaż, jaki to jest. A bułki będziesz wypiekał, proszę. Pomogę ci. A co to jest za burger? Ja nie widzę z tej strony. Seitanu z kremem z tofu. Z tofu wczoraj wyrzuciłaś, nie wiem czy pamiętasz. Bo było niedobre. Niedobre? A nie mogłeś wysłać do dzieci do Afryki, tylko wyrzucić? Nie, to po prostu było zepsute tofu. Naprawdę było zepsute, śmierdziało, zepsute było. No będziemy próbować różne rzeczy, to będzie inspiracja. Nie chcę się tutaj podejmować, że co piątek jest film Burger z szafą, produkowany przeze mnie. Ale ktoś mi przysłał dobry patent na bułki. A, ja ci mówiłem, dzisiaj kupuję te bułki zajebiste. A może jutro byśmy rano upiekli bułki? Dobra. Może upieczemy rano bułki. Otwieraj z Kassandrą, tu było napisane i dlatego głównie czekałem na to. A, i jeszcze, bo było pytanie, na jaki ten paczkomat z szafa do ciebie wysyłać te rzeczy? To jest w opisie filmu. Zmieniłem... skrytkę pocztową na paczkomat, bo zauważyłem, że skrytka pocztowa mnie po drodze. Ale się nie dziwię, bo na poczcie jest trochę słabo. Czy teraz jest pomożesz trudno mi potem to wszystko sprzątać? Ty, to już coś leci. Dlaczego mówisz tak, jakbym ci nigdy nie pomagała, a zawsze ci pomagam? Na, 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 na. Wiesz, dla kogo to jest? No wiem, to jest chyba wszystko dla ciebie, coś mam takie wrażenie. Jest tego... Takie słodkie dla mnie. Bo chciałbym tak, żeby mnie ta torba nie przykryła, ale ewidentnie jest to... O-ou. Ty, się w końcu gruba zrobić od tych żelek. Już więcej nie przysyłajcie. Bardzo pięknie, dziękuję. To jest. Perfekt. Wurzen, Leisen, Kuesen. Co to jest? Das ist... Chili con carne. To są takie pewnie gotowe... Przyprawa. Ja pokażę bliżej, żeby było widać.
Trochę będziemy z tym niemieckim rozszyfrowywali. Mam nadzieję, że to jakiś message jest też gdzieś w tej. Nie karmić misia, to jest karmić Kassandrę za to. Werther z Original. To też jest trafione bardzo. Werther z Original trafiony. Tak. A, wiesz co to jest? Bite śmietanem. Bite śmietanem. Biten śmietanem. Ewidentnie z NRDFN-u. To jest do tych, jak to się nazywa, pancake'ów po amerykańsku. Chyba jutro zrobisz, co? Robisz? Ja? Pancake'i? No. Życie ci niemiłe? A już proszę cię, nie dyskredytuj się tak. Wszyscy wiedzą, że nie umiem gotować. To się do góry nogami psika, nie tak bogactwo, ale wylepszy. Awaria mała. Ewidentnie ta moja kamera potrzebuje udać się chyba na długo oczekiwaną emeryturę, bo już mi któryś raz z kolei ta bateria pada. Wygrzebałem na szczęście z RX-a 100 jednego, bo miałem. I dobrze, że moje ucho wychwyciło ten dźwięk informujący o tym, że się bateria rozładowała, bo by była lipa. Próbowałem ją najpierw zasilić z powerbanku, ale niestety podczas zasilania z powerbanku nie chce nagrywać. Znaczy nagrywała przez sekundę. Widzę, że dalej na hamburgiery. Ja lecę dalej z tą paczką. Nic żeśmy więcej nie wyciągali. Opanowałem sytuację. I proszę bardzo. Taka. Reign. A, w ogóle postanowiłem, że postaram się powstrzymać, bo nie chcę powiedzieć, że nie będę już nigdy w życiu kupował energetyków, bo teraz będzie, że oszukuję widzów, ale postaram się tylko ograniczać się do tego, co od was przychodzi testowego, a nie będę nabywał. O, i mam od razu kartkę. Pozdrowienia dla ciebie i Kassandry od Tomka i Patrycji z Aterdon. Proszę. Danke, Tomek. Danke, Tomek, danke, Patrycja, ale po polsku powiem dzięki bardzo, bo żeście nam tutaj różnego dobra całe mnóstwo przysłali. Otwieram już delikatnie takie puszki, bo pamiętacie, że kiedyś była... Big Geblik Attendorn. Że co? Big Geblik Attendorn. Świeci tam na niebiesko ten twój? Jawohl. Takiego nie widziałem jeszcze. Digrune. Digrune. Fuck, aleś to naładowali tej folii. O, i patrzcie, to jest dobry pomysł. Tomek i Patrycja, jest podpis. Na czarnym pewnie rzeczy nie podpisali, bo czarny marker. O, i TP, Tomek i Patrycja. Widzicie? Tomek i wszędzie. Patrycja. Tomek Patrycja. O. I do tego zachęcam, bo potem jak robimy jakiegoś testa, czy coś jemy, zawsze możemy powiedzieć Tomek Patrycja, ale było cool. Powinnaś podpisać teraz tego hamburgera, żebyśmy wiedzieli, od kogo żeśmy dostali. Ale po książkach się nie pisze. No wiem. Ale napiszę na tym kodzie kreskowym. Monster Energy Ultra Paradise. Wow. Zero Zucker Ultra Paradise. Jak ci to brzmi? Chyba się dołączę. Do Ultra Paradise? Tak. Dobra, postawimy go tu, żeby było widać, co ja tam wyciągam. Słuchajcie, to będzie długi unboxing. Currywurst Fix Knora TP, Tomek Patrycja. Pamiętasz, kiedyśmy robili? Mogliśmy kupić te parówki, to byśmy zrobili jutro rano. Ale nie wiem, czy widzisz, już masz 13 propozycję na jutrzejsze jedzenie. Ja tyle nie podołam. Ja wiem, że ty z innymi możliwościami działasz. O, patrz, masz jednorożce. Kurde, Tomek, Patrycja. To na pewno Patrycja. Naprawdę aż tak te żarki lubisz? Bardzo lubię. To na pewno Patrycja. Ja czasami się do jednego przykleję, ale tak, żebym się miał dać za nie pokroić. Ojej. Wegetarianizm. Wegetarianizm. No kolejne. Szok. To jest szok szur, czyli szokująco będą kwaśne. Pokazuję, żebyście wy wiedzieli, o co tu chodzi. Sauer? Tak. Pamiętasz Center Szoki? A co to było? Dzieci wychowujące się w latach 90. pamiętają. A ty już robiłeś wtedy na bazarach to. Jajo, wtedy na bazarach piłem węgierskie wino z kartonu, tak więc mogę nie pamiętać. Powiem ci, że całkiem dobrze wyglądasz na tym rysunku. Ja całkiem wyglądam dobrze w ogóle. Jak patrzę na siebie, jak jestem... Skromny i przystojny, to już w ogóle aż nie. Zwłaszcza skromny. Zwłaszcza skromny. Booster! Juicy! Juicy Booster. O, tu jest cały zestaw, że tak powiem... Co ta chemia ze mną robi? Rozwala cię od środka.
Zawsze jak otwieram taką puszkę, to mam informację. Nie pij tego, bo cię to rozwala od środka. Jezu, to jest never ending story. Wydaje mi się, że macie jakieś nielegalne dojście do tego. Do streczu. Nielegalne dojście do streczu. Otwieram od razu, żeby wam pokazać. Tomek i Patrycja się... Wiesz co, to jest zestawik takich małych alkoholików. Czytaj, co tam jest napisane. Możesz sobie na przykład, jak jedziesz... 35% alkoholem. Jedziesz sobie gdzieś i... Tak, właśnie, jadę sobie gdzieś i sobie popijam wódeczkę. Na przykład do pracy sobie mogę wziąć. I wiesz, jedzę w pracy, nie widać, nie tuczę się w torebce. Takie chyba jägermajstrowe. Ja nie wiem, czy... Weź zobacz, bo tam dostałem tą paczkę takie poprzednią. Samo, czy, to, czy takiego samo nie doszło do mnie? Tak mi się wydaje. No chyba. Ja wam to pokażę. Tak to wygląda. I w tym są... Tak, to jest to samo. Takie małe buteleczki. Patrz. A, i dostaliśmy też takie samo w poprzedniej paczce. No i oczywiście dostaliśmy poprzednio od Pochlika całe mnóstwo jägermajstrów. Nie, to... inne jest. Jak no jak inne? Takie same? No co ty? No wiesz, że popatrz na to. A no inne. Ale podobne bardzo. No co ty, tylko się różni etykietką. Słuchaj, jak za tych dawnych czasów. Paczka z Niemiec. No. Ale fajne, bo takich rzeczy u nas nie ma, nie? To znaczy się, ja nie pamiętam takich czasów paczka z Niemiec. Z Niemiec? A, to chyba Browczyk jest, Pilsner. Mam nadzieję, że jakiś sikaczek, bo wiecie, że ja jestem absolutnie niewymagającym co do piwa. Lubię takie lekkie. Ostatnio fajnie, że najbardziej lubimy Heinekena. Ja może podpiszę od Bartka i Justynki. Gewurztmischung. Kurwa, mówiłem. Helpunku! No co tak siedzisz i patrzysz, a ja moknę. No, słuchajcie, była jedna mała awaria. Okazało się, że nóż jest tępy, ale jest na tyle nietępy, że nie tnie puszek. Tu są fantastyczne holenderskie ciasteczka z czekoladą. U nas takie występują, proszę. Stres jest zajebisty, ale powoduje pewne komplikacje. Rockstar. Baja Juicet. Tomek i Patrycja. Again. Pokaż. Będę miałem dzisiaj rzucać energetyki, to widzę, że... Jakiś inny knoper niż u nas? No, Celeriwel. Niemiecki, no to inny. Wunderbar. Bite. Jajka. Sztuk 6. Do tego są jakieś cuksy. Faworina. Takie. To Kasandra, wszystko dla ciebie, bo ty jesteś słodkolubna. I oprócz tego na przykład dla ciebie są specjalne żelki. Pieski. Albo to jest jedzenie dla piesków. Nie. To jest dla piesków chyba smakoszek. No pewnie, że tak. Ten w trakcie piesku. To coś dla cytryny w takim pokaż razie. Bite. No dla cytrynki. Smakoszki. Kleine belochki. Malutkie chupa chupsy. Na moje oko tu jest 2 miliardy kalorii, które przyszły. Ja znowu teraz będę to delikatnie odwijał. Istnieje zagrożenie, że będę grubą barynką. Dogonisz mnie w końcu. Chociaż daleka droga przed tobą. Mój drogi. Krombacher! Tomek i Patrycja. Krombacher. Krombacher znam. Krombacher. Tak? Krombacher, no. Lubisz? Wiesz co, chyba nawet było niezłe. Nie wiem, czy to jest takie pszeniczne, nieklarowne, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Jest mi to znane. Takie coś. Kuruba, V+, tak Ein, cokolwiek to jest. Ale wydaje mi się, że to jest nie wiem, alkohol, czyli to jest też jakiś browar. Taki żubrzyk do, wiesz, wypijania i gnicenia sobie na brzuchu puszek. Chętnie popatrzę. Na moje mięśnie brzucha? Tak. Bitburger. Kolejna opcja, Bitburger. To nie. Możesz z burgerem. Wypić tylko z burgerem, własnoręcznie przyrządzony. Tak, Patrycja, bardzo dziękuję za paczkę z NRDFN-u. Jest fantastyczna. Streczu oprócz tego mamy tyle, że możemy wyrżnąć sąsiadów i zapakować każdy poćwiartowaną część ich ciała w osobną torebkę ze streczu. Aczkolwiek na razie tego nie planujemy. Jakiś cień mi wchodzi na twarz, chyba mi się wydaje, jak tak, tak się buja, nie? Cień lampy. To niedobrze. Tak więc, no dziękuję wam. O nie, no teraz jest bezcieniowo, ale to może tak. Dziękuję bardzo. Kasandra, też ja dziękuję. Ja też dziękuję pięknie. Bo Kasandra tu jest głównym beneficjentem, widzę, dzisiejszego rozdania. Bardzo dziękuję. Ja mam kilka energetyków. O, i sosiki. Bartek, dzięki. I Justynka. I Justynka, dzięki. Jeden jest od Bartka, drugi jest od Justynki. I bity. No, fantastyczne rzeczy, fantastyczne. Będziemy to gdzieś otwierać i Tomek, testować. Tomek, Patrycja, Mariusz.
Tak. Nie wiem, kto tam. Dziękujemy. Kminia ten temat, 2 in 1. I faktycznie, teraz jest na kluczyk, a jak się to zsunie, to wchodzi tu bit normalnie do tego. Sprytne rozwiązanie. I tu jest na duże klucze, malutkie, średnie i duże. Akurat takie zestawy mam. Plus 15 razy lifetime, czyli ma być po prostu tak twardy, że mógłbym się dowiercić do wnętrza ziemi. A i przez to, że ma ten tutaj metal, to ma być, że tak powiem, odporne na skręcanie. No, wytestujemy na pewno. Mam nadzieję, że przez ten kryzys i dodruk pieniądza nie stanie się tak, że za chwilę No ale wiesz, niedługo może być tak, że te stówki będą właśnie w takiej wartości. Mam nadzieję, że to nie jest takie, wiesz, coś, co przewiduje przyszłość. O! Twoja ulubiona książka, Deco Moreno. Tak. Takie coś też od was przyszło swojego czasu i muszę przyznać, że jest przezarąbiście smaczne. Chyba to jest tak jak Lejsko, jakaś inna nazwa. Pewnie była już zajęta na danym rynku. I było testowane, tak sobie dawkuję je po kawałeczku. Takie siteczka są i smakuje przearcy fantastycznie. Cytryna, masz witaminę D plus E. Czy ty lubisz takie? Witaminowe? D plus E? Chyba tak. Smacznego.